Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pani AGD. Dziś chciałabym Wam przedstawić odkurzacz pionowy bezprzewodowy marki Beko. Dzięki wyjątkowej konstrukcji tego odkurzacza jesteśmy w stanie posprzątać całe mieszkanie od podłogi aż po sufit. W kilka sekund jesteśmy w stanie przemienić ten model z odkurzacza do podłóg w odkurzacz podręczny. Zobaczcie zresztą sami. Wystarczy wypiąć główną rurę z elektroszczotką. Przypiąć na przykład miękką końcówkę po to, aby odkurzyć okruchy ze stołu, bądź też zejść do garażu po to, żeby posprzątać samochód. Możemy też wypiąć z rury elektroszczotkę, przypiąć w to miejsce na przykład ssawkę szczelinową i tak uzbrojeni możemy ściągnąć pajęczynę z sufitu. Przy pomocy tej miękkiej szczotki możemy też odkurzyć meble tapicerowane. Ogromną zaletą tego odkurzacza jest krótki czas ładowania. Już w 4 godziny odkurzacz naładuje się w 100% i robimy to przy użyciu ładowarki, którą wpinamy bezpośrednio do odkurzacza. Podczas ładowania będziemy widzieli takie białe, podświetlone właśnie kręgi i one będą długo, tak długo pulsowały, jak długo będzie ładował się odkurzacz. W momencie, kiedy będzie już naładowany w 100%, to światełko zapali się stałym światłem, a potem zgaśnie. I wtedy będziemy mieli pewność, że odkurzacz jest już naładowany. Jeżeli podczas odkurzania z kolei będzie nam się tutaj pokazywał taki właśnie podświetlony czerwony krąg i będzie migotał, to znaczy, że odkurzacz jest już na wyczerpaniu i należy go podładować. Odkurzacz na wyposażeniu posiada oczywiście ładowarkę, posiada ssawkę szczelinową, ssawkę tapicerską, taką z dodatkowym miękkim włosiem. Można to miękkie włosie odczepić od ssawki. Elektroszczotka z podświetleniem LED-owym i z wyjmowanym wałkiem elektroszczotki, tak abyśmy mogli go w łatwy sposób wyczyścić. Oraz haczyk po to, aby móc przymocować odkurzacz na ścianie, aby mieć go zawsze w zasięgu ręki, kiedy będziemy potrzebowali odkurzyć. Zanim przystąpimy do praktycznego testu odkurzacza, kilka słów na temat długości jego pracy. Odkurzacz w trybie normalnym może pracować do 40 minut, a w trybie turbo do 22 minut. I jeszcze taka ciekawostka, tutaj przy przycisku włącz-wyłącz mamy taki specjalny haczyk, dzięki któremu odkurzacz może pracować w trybie ciągłym. To znaczy, że nie trzeba ciągle trzymać palucha na przycisku włącz-wyłącz, żeby odkurzacz pracował. Zobaczcie sami. Jeżeli mamy jakieś silniejsze zabrudzenia, to zawsze możemy uruchomić tryb turbo. Odkurzacz będzie trochę głośniejszy, ale zdecydowanie ma większą siłę ssania. Na podłodze twardej wystarczy nam tryb normalny. Jak sami z pewnością zauważyliście, odkurzaczem manewruje się w bardzo łatwy i prosty sposób. Rzeczywiście jest bardzo skrętny, a wszystko za sprawą tego, że jest to odkurzacz, który waży naprawdę niewiele, tylko 2,6 kg. Moim zdaniem oświetlenie LED-owe na szczotce jest też bardzo przydatne, jeśli chodzi o odkurzanie trudno dostępnych miejsc i słabo doświetlonych. Zobaczcie zresztą sami. Dzięki oświetleniu naprawdę widzę, co odkurzam. Pomimo tego, że pojemnik na kurz jest dosyć duży, to myślę, że warto po każdym odkurzaniu go opróżniać. I robi się to w bardzo prosty sposób. Wystarczy nacisnąć na ten niebieski przycisk, umieścić odkurzacz, czyli pojemniczek, bezpośrednio nad koszem. I zobaczcie sami.
i już jest pusty. Dzięki filtrowi HEPA wydmuchiwane powietrze przez odkurzacz jest czyste. Jest to filtr zmywalny i należy go regularnie czyścić. Poza filtrem HEPA mamy jeszcze dodatkowy filtr w tej części z pojemniczkiem na kurz. O, wyciągnięcie tego filtra jest bardzo proste. W ogóle w prosty sposób możemy rozdzielić tą właśnie część z silnikiem od części pojemnika na kurz i otwiera się go właśnie w ten sposób i rozbieramy go na części pierwsze po to, żeby go na przykład wymyć. Jak sami widzicie, rozebranie tego jest dziecinnie proste. Akumulator w tym urządzeniu jest litowo-jonowy i jego napięcie to 21,6 V. W wielu urządzeniach bezprzewodowych po kilku latach trzeba wymienić akumulator i jeśli zajdzie taka potrzeba w tym modelu, to zobaczcie sami, wymiana akumulatora będzie bardzo prosta. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmików z serii Pani AGD. A jeżeli chcecie mieć pewność, że nie ominą Was żadne nowości, zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału.